Wolsztyn leży nadal przy czynnych liniach kolejowych. To stąd można wyjechać do Zbąszynka, Leszna, Poznania. To tu w Wolsztynie znajduje się jedyna czynna parowozownia, za sprawą której nasze miasto odwiedzają rzesze turystów. Dlatego też kolej, kolejnictwo, dbałość o tą dziedzinę transportu jest w naszym mieście, w naszej gminie dla nas czymś bardzo ważnym. Stąd też ta inwestycja, zintegrowane centrum komunikacyjne, w którym w tej chwili się znajdujemy. W ramach remontu Wolsztyńskiego Dworca powstało zintegrowane centrum komunikacyjne na bazie istniejącego dworca kolejowego. W tej chwili centrum komunikacyjne łączyć będzie w sobie funkcję dworca kolejowego, autobusowego, oczywiście kasy kolejowe, poczekalnia, restauracja. Ciekawostką jest to, iż w budynku tym zostało zlokalizowane małe kino społecznościowe dla 30 osób. Wojciech Lis, burmistrz Wolsztyna. Pomysł na zorganizowanie kina zrodził się bardzo dawno, lecz cały czas szukano miejsca, dogodnego miejsca, gdzie by takie kino można było zorganizować. Niestety miejsca w Wolsztyńskim Domu Kultury jest bardzo mało i nie można było gdzieś znaleźć chociażby kawałka miejsca, gdzie by takie kino społecznościowe mogło powstać. Kiedy przyszedł czas na remont dworca, burmistrz i grupa ludzi, która zainteresowana była w temacie, która była związana z tematem, doszliśmy do porozumienia, że warto by było właśnie to takie kino usytuować właśnie w budynku dworca, w takim ciągu komunikacyjnym, gdzie młodzież czeka na odjazd autobusów czy pociągów, przyjeżdżają grupa ludzi, turystów, którzy mogliby chwilę spędzone w Wolsztynie, może także i spędzić właśnie w kinie. I tam właśnie to kino społecznościowe, kino za rogiem właśnie powstało. Mamy nadzieję, tak planujemy, że oficjalne otwarcie tego kina nastąpi majówkę, kiedy to mamy właśnie Dni Wolsztyna, Paradę Parowozów i przy tej okazji chcielibyśmy otworzyć oficjalnie właśnie kino, tak zwane kino za rogiem. Jarosław Świrszcz, dyrektor Wolsztyńskiego Domu Kultury.